Cześć kochani, właśnie dostałam kolejną paczkę, wielki tutaj pojemnik. Dostałam od Grześka, przywiózł specjalnie dla mnie, pozrywał taką, zobaczcie, pokaźną ilość czarnego bzu. Bardzo dobre będą z tego zaraz soki. A jeśli chcecie wiedzieć, jak zrywać i dlaczego warto taki soczek zrobić, to tutaj link do kanału w Szumilesie. A my szybko zabieramy się za robotę, bo trochę się nam z tym zejdzie. Najpierw zaczniemy od obierania owoców, tych naszych baldachimów. Korzystam do tego widelec, można wykorzystać też grzebień, no wszystko coś, co ma takie jakieś ząbki. I będziemy ściągać, no tak, żeby nie zostały nam tutaj te gałązki, bo one nam są niepotrzebne. Natomiast, uwaga, zostawiamy tylko czarne kuleczki. Ten filmik jest kręcony już w październiku, więc te owoce powinny być w miarę dojrzałe. I tutaj faktycznie te kulki, zobaczcie, ja na razie jeszcze żadnej nie wyrzuciłam. Nie polecam oczywiście robić tych rzeczy przy dzieciach, bo te kulki każde dziecko bardzo by chętnie wsadziło do buzi, a niestety no, może się po prostu zatruć. Moje te owoce są już tak dojrzałe, że zobaczcie, one tak naprawdę nie wiem, czy nie szybciej schodzą ręką. Jest mnóstwo ślimaków. No kurczę, chyba chciały się wcisnąć do odcinka, no. Często widzę na różnych grupach pytanie, czy taki sok jest dla dzieci, czy w ogóle czarny bez jest dla dzieci. Ja nie jestem lekarzem. Jeśli kupuję cukierki z czarnym bzem dla dzieci, jeśli kupuję syrop z czarnym bzem, no to chyba sokczek też jak najbardziej tak. Natomiast ja dzisiaj będę robić faktycznie sok, nie jakiś tam napój, tylko sok, więc jest to sok raczej do rozcieńczenia albo do popijania, traktowania go jak lek i picia po łyżeczce. O, wreszcie się dokopałam do tych kuleczek, które powinniśmy omijać, czyli takich zielonych przede wszystkim, albo takich, które są jeszcze takie mało po prostu dojrzałe, tak? Że widać, że one nie schodzą nam ładnie z krzaczka, tylko musimy je faktycznie gdzieś tam pociągnąć, żeby one spadły. Te trzeba wyciągać, bo one są po prostu niedojrzałe i z tych nic nie będziemy robić. O, to jest gigant! Jaki śliczny! Trzeba będzie go na jakąś trawkę wynieść. Minęła godzina. Tyle czasu zajęło mi obranie tych wszystkich baldachimów. To tak, żebyście wiedzieli, że to nie trwa tyle, co ten film. Zajmuje to dużo więcej pracy. A i tak nie było źle, bo nie było prawie zielonych owoców, więc tej roboty było naprawdę dużo, dużo mniej. Teraz całość przekładamy do garnka. A, to jest garnek 11-litrowy, więc mniej więcej po nim widać, że tych owoców jest połowę garnka. I teraz będziemy dolewać wody i tej wody ja doleję wcale nie tak jakoś super dużo, tylko tyle, żeby po prostu te owoce no tak były delikatnie, można powiedzieć, żeby ta woda była delikatnie widoczna, widzicie?
Sok będziemy gotować przez 15-20 minut od chwili zagotowania się wody na malutkim ogniu bez przykrycia. W międzyczasie wyparzymy sobie słoiczki i buteleczki. Można je wyparzać wodą, można wkładać do piekarnika, jak to woli. Wyparzone słoiczki, wyparzone nakrętki. Zobaczmy, co się dzieje z naszym sokiem. Minęło 15-20 minut i będziemy teraz rozgniatać, czym tam sobie wybierzecie. Już wszystko porozpaćkałam i teraz czas na przerzucenie tego wszystkiego przez sitko. To, co tutaj się nam nie udało jeszcze rozgnieść, to zaraz jeszcze rozgnieciemy widelcem. A ja mam dla Was dwie opcje, co zrobić z tą pulpą, żeby jej nie wyrzucać. Z tą pulpą owocową, która nam tutaj zaraz zostanie po przeciśnięciu. Jedna opcja to jest opcja nalewki. Ja przepisu Wam nie dam, bo jestem matka karmiąca, więc nalewek nie pijam. Natomiast podobno bardzo dobra z tego nalewka wychodzi. Druga opcja, z której ja już mogę skorzystać, to ponowne zagotowanie z wodą właśnie tego, co nam zostało. Wtedy oczywiście to będzie już bardziej taki napój, a nie sok. Sok mamy już tutaj cały gotowy i tak jak Wam mówiłam, tutaj zostawiłam tą całą pulpę. Ja to już zalewam wodą, też nie jakoś strasznie dużą ilością, tylko tak, żeby to wszystko przykryć. Zobaczcie, jaki się nam już kolorek fajny pojawił, oczywiście nie tak ciemny jak to, ale jak widać jeszcze dużo jest tego soku tutaj, jeszcze dużo możemy z tego wyciągnąć, z tych owoców. Ponownie wstawiłam nasz sok na gaz i dodaję teraz cukru, 40 ml soku z cytryny i tak około 350 g cukru. Drugi garnek również wstawiłam i zaraz też zasypię cukrem, dodam cytryny i gotujemy tak jeszcze przez 10-15 minut. A całość przelewamy do naszych słoików lub buteleczek. Ja jeszcze tutaj, jak widzicie, jeszcze na wszelki wypadek wsadziłam sitko, gdyby coś jeszcze tutaj zostało. Coś mi przez przypadek wpadło. Całość będziemy pasteryzować przez 15-20 minut. Z tej ilości owoców wyszło mi 6 słoiczków tutaj i 4 takie oto buteleczki. A natomiast z tej rundy drugiej jeszcze zrobiłam 2 takie większe butle soku. Natomiast jak zobaczycie tutaj po kolorze, to praktycznie nie ma, nie widać różnicy między jednym a drugim sokiem. Natomiast tak jak no widzieliście, no to już jest po raz drugi było zalewane, więc to jest na pewno dużo mniej intensywne. Tutaj musicie dolewać wody dużo jednak mniej w stosunku do tego. Ja na zakończenie dziękuję mojemu Grześkowi za materiał na ten odcinek. Ślimaczki mu z powrotem zaraz oddam, a Wam bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa pa!